Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo, mamy... jest bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, bardzo po San, Frasi... San Francisco, serdecznie. Ja jestem Mateusz, ze mną jest Miłość biała, legenda polskiej branży grydylowej. <grym> A jednak i to zrobiłeś. <grym> i Dopiero teraz wpadłem co do głowy, stary. W ogóle zapomniałem o tym tekście. Miłość jest znany przez wszystkich. zresztą w ogóle parły parę jest osób, które są znane przez wszystkich. Um, ale, ale nie do końca przez wszystkich, albo, albo gdzieś tam są na bekorderze um, i, i ty jesteś trochę jedną z takich postaci polskiego gamingu, Game devy, które tego, tego kolegi nie W każdym razie, miłość Białacz, dziękuję Ci, Miłożku, że jesteś z nami w naszym game -kaście, gość kaście. Um, co u Ciebie słychać, Miłość. Bardzo miło, że mogę być. Poza byciem legendą, co słuchajcie, wiesz, to trudno trudno jest gospodarować swój czas, jak się ma taki tytuł, ale słuchajcie to, że wróciłem tak jak i ty z GDC i cierpię, cały czas cierpię, to znaczy nie mogę wyrównać sobie snu, wyregulować go na, na polską strefę czasową i z tego tytułu właśnie cierpię. I też jeszcze przywiozłem ze sobą chorobę i czasem walczę z kaszlem, napadami kaszlem. Mam nadzieję, że ten się nie wydarzy, jak będziemy rozmawiać, no aby ja to ci właśnie... uszu nie rozerwało. No ja też mam gdzieś któregoś... Miejmy nadzieję. Ja też chyba z, z jedną osobą, którą gdzieś tam COVID sobie wykryła w trakcie, więc, więc czekam na jakieś objawy, ale, ale póki co jest ok. Mm, dobrze. Co byśmy chcieli dzisiaj omówić, Miłoszu? W dużym skrócie u mnie na GameCastie, go, kaście staramy się podchodzić do gier od bardziej biznesowej strony. Coś tam, co nieco o tym wiesz, bo jesteś Chyba marketingowcem, już ja w sumie nie wiem, jaką pozycję pełnisz, ale ona się zmieniała, i, i to chyba tym ciekawsze story w dzisiejszym świecie. I po paru gdzieś tam rozmowach na, na GDC w San Francisco też miałem okazję troszeczkę sobie poukładać w głowie pewne rzeczy. I na pewno chciałbym Twoją perspektywę usłyszeć, mhm. jako człowieka robiącego w AMD, czyli trochę z boku. Strictly game devu, ale jednocześnie gdzieś tam w samym środku jego będącym. I chciałbym to gdzieś tak fajnie, fajnie połączyć. klamrą, co jest przed nami, następne na horyzoncie gamingowym, game dewowym, więc, więc tak to sobie ułożymy. Powiedz mi, Mimuszu, skąd przybywasz, czy jakie wiatry Cię tu przyprowadziły? Mogę powiedzieć, że przybywam z Galaktusa. No, no. Ponieważ, no tak. ponieważ szczęś, szczęśliwie, szczęśliwie na swojej karcie e, historii, <coughs> na tym kurlikuum, e, galaktus się pojawił e, i robiłem w nim też. też jesteśmy dumni i, i szczęśliwi z tego powodu. I, byłem człowiekiem o wielu czapkach, jak to się e, w, po angielsku e, określa. E, ale tak, na, na przestrzeni swojego życia w branży, granży. Robiłem wiele rzeczy. Zaczynałem od takiej ścieżki, którą. Jak teraz się okazuje, wiele osób ostatnio przechodzi przechodzi z tego miejsca do bezpośrednio do branży growej. Na tym, jak to się przez różne osoby określało, ciemną stronę mocy. Czyli zacząłem od pisania o grach. Czyli gdzieś musiała zakiełkować pasja. I ta pasja zakiełkowa będzie jak mój tata przywiózł do domu pierwszy komputer i tam zobaczyłem działające Prince of Persia, to z 1989 roku którego do tej pory nigdy nie skończyłem. Wersja pecetowa miała limit 60 minut, teoretycznie na skończenie i nigdy tych 60 minut nie byłem w stanie poświęcić, albo nie miałem wystarczających umiejętności, żeby tę grę faktycznie skończyć. To będzie czas na emeryturze, takie rzeczy, wiesz. Pewnie tak. Żeby te 60 minut wygospodarować, to, to mam mm. nadzieję, że się uda coś takiego zrealizować. Natomiast tak, to, to, był, to był ten moment, kiedy pasja zakiełkowała i ona oczywiście rozwijała się w zbliżony sposób do tego, jak robiły to inne osoby w swoim życiu, próby nabycia sprzętu do grania, dedykowanego do grania, czyli tak zwanej gry wideo, gry telewizyjnej. Jak to też czasami przyszło się mówić, ale to były już wariacje na temat Pegasusa, te podróbki. Podróbki NESA, czyli Pegasus był naszą rodzimą odpowiedzią na NESA, właściwie jego reverse engineeringiem. A ja z kolei marzyłem o tym, żeby mieć grę telewizyjną, która wygląda jak PlayStation 1, natomiast w środku ma NES-a z 1984 roku. I tak się moje przygody z grami zaczęły, i one oczywiście ewoluowały przez tę grę telewizyjną do PC-ów. Później znowu weszły w konsole, a później stałem się, jak sam to określam, äkumenistą growym grałem na wszystkim i gram do tej pory na wszystkim. Przede mną jest komputer, tutaj gdzieś z boku widać Steam Decka czyli właściwie też komputer, ale e, e, obiecuję, że jakby sprawdzić po mnie pod telewizorem tam też wszelkie konsole wszelkich marek się znajdą. E, no ale tak właśnie pasjonowałem się grami i zacząłem o grach pisać. E, zacząłem pisać o grach e, w szerokim kontekście. Później wyspecjalizowałem się w kwestii PlayStation 3. E, Tę konsolę również posiadałem i, i o, o jej grach i o wszystkich rzeczach związanych z tym sprzętem starałem się wypowiadać w miarę szeroko na łamach PlayStation Mag, PlayStation Magazine, które stworzyłem z grupą pasjonatów e, tejże konsoli i tejże marki. E, I tak... E, za pośrednictwem właśnie tego magazynu udało mi się poznać różnych ludzi. Po sobie pojechałem, dobry mamy kontekst, bo, bo rozmawiamy, będziemy docelowo rozmawiać o GDC. A moja przygoda taka z poznaniem branży zaczęła się właśnie od konferencji slash targów, a konkretnie od Games Convention w Lipsku. To były ostatnie już targi mające miejsce w, tamtym, w tamtej lokacji. Bardzo fajne dla Polaków, bo zawrotne 500 km mniej więcej od centrum Polski, więc optymalne, tak, żeby dojechać samochodem w trakcie jednego dnia i specjalnie się nie zmęczyć. Od tamtego bardzo... czasu żadnych eventów niemieckich, gamingowych, dużych nie ma w tamtych obszarach. To prawda, chociaż tam są targi książki i przez jakiś czas jeszcze Lipsk przyjmował No i planszówkowe, sobie... tak, bo planszówkowe też targi tam są. Dokładnie, planszówkowe i mobilne. Pamiętam, że była taka próba, żeby tam ten, ten wielki świat gier mobilnych których śmierć wieszczona jest każdego roku, tak samo jak zresztą gier Indie, ale tam właśnie... I gier, próbowano. i VR-u, pamiętaj, I VR-u. I vr tak jest. Tak. E więc zawsze, zawsze gdzieś tam próbowano to ocucić, ale się to, to nie udało. Tak czy inaczej, byłem na tych targach, tam poznałem trochę osób z branży, między innymi z firmy Frogster, będąc na prezentacji jednej z gier, przez nich wydawanych na polskim rynku. I ten kontakt pozostał. I tak po jakimś czasie pisania o tych grach postanowiłem spróbować swoich sił po drugiej stronie. Napisałem, czy jest taka możliwość. Akurat się otworzyło, otworzyła opcja stażu. Na ten staż się dostałem. Musiałem się przenieść do Berlina. Frogster po miesiącu mojej bytności w Berlinie stał się Gameforge Berlin, ponieważ Gameforge nabył w Rockster. I tak opiekowałem się kilkoma tytułami. Wydawanymi przez Gameforge w Polsce. Były to gry MMO, Free to Play, więc akurat wpisywały się w mój obecny wachlarz zainteresowań, czyli właśnie gier przeglądarkowych albo gier Free to Play MMORPG. I tak sobie pracowałem, była to bardzo przyjemna praca. Pozwoliła mi też wrócić do Polski i pracować zdalnie, równolegle kontynuować studia, ale w pewnym momencie firma zdecydowała się postawić ultimatum: albo przyjeżdżacie do Karlsruhe, i to jest miejscowość niemiecka przy granicy z Francją, żeby olbrzymia pracować. Olbrzymia zresztą, olbrzymia, przyznajmy, tak? Bo tam tak, tak, tak. I ta, tam jest bardzo dużo... 100 game... osób, tak? Także, no. Ale tam jest bardzo dużo game devu, bo wydaje mi się, że poza samym forge'em jest tam jeszcze kilka innych firm, e, przynajmniej tak jak kojarzę adresy, e, wyszukując czasami kontakty biznesowe m.in. dla Helaktusa, e, różnych firm, to też tam w Karlsruhe były one osadzone. Kiedyś no, musimy ale... odkryć tajemnicę tego miasta, to musi być tam... Jakaś historia musi tam być, ktoś... Ewid... Jakiś, jakiś prowoder i, i, i eksplorer niemieckiego Game Devu sprzed nastu lat musiał tam założyć jakiś fort. Myślę, że konsekwencją, czemu tak jest, jest to, że to jest bardzo blisko granicy z Francją, więc prawdopodobnie jest chęć. Pobierania talentu z Francji i z Niemiec równolegle, i może to jest ta, ta okazja. Plus, oczywiście, Francuzi mają wyższe podatki niż w Niemczech, więc wiele z nich decyduje się na przykład mieszkać na co dzień we Francji, ale pracować w Niemczech i, i, i w ten sposób płacić podatki. Tak sam, taka sama dynamika funkcjonuje pomiędzy Szwajcarią i Francją, gdzie wiele osób pracuje w Genewie na przykład, ale wraca do Francji, żeby sobie na co dzień po prostu żyć i mieszkać. Wracając jednakowoż do tego Gameforge'a. Hmm. Była taka, takie ultimatum postawione. Ja zdecydowałem, że jednak chcę pozostać w Polsce i kontynuować moją karierę naukową, akademicką. Pierwszy, Pierwszy sukces polskiego Game Devu. Dokładnie tak, dokładnie tak. I, i faktycznie w tej, w tej Polsce zostałem, ale zrobiło mi się bardzo przykro, że jednak przestałem mieć własne pieniądze i nie mogłem utrzymywać się samemu nie mogłem samemu płacić za studia i wszystkie moje doczesne potrzeby. I szukałem aktywnie pracy. I z różnych e, takich e, okoliczności poszukiwawczych stało się tak, że został mi podesłany link do portalu Wirtualne Media. Ze wszystkich możliwych miejsc akurat było to to, gdzie było e, zamieszczone ogłoszenie o pracę z Electronic Arts. I tak to Electronic Arts poszedłem na rozmowę. E, I była to rozmowa na temat stanowiska. Community managera dla marki The Sims. No to było jeszcze przed premierą czwartej odsłony, i w życiu bym nie podejrzewał siebie, <laughs> osoby, która raczej grała w gry korowe, jak to się określa, czyli dużo strzelanek, właśnie gier MMORPG, żebym zajmował się tytułem, który przyjęło się określać jako grą dla dziewczyn, dla dziewczynek, i raczej raczej. To była ta społeczność, do której musiałbym się odzywać, do której musiałbym wysłać komunikaty, ale jednak tego wyzwania się podjąłem i uważam, że to była jedna z najlepszych rzeczy, które się wydarzyły w moim takim profesjonalnym życiu, a po prostu też w życiu, bo nastawiła mnie na nowo i otworzyła mi perspektywę na zupełnie inny sposób rozumienia, czym są gry dla ludzi, dla odbiorców docelowych, ostatecznych. I w rezultacie um, tę a pracę. Czym a, a czym, czym są? A, a czym są? No są oczywiście te słynne słynny eskapizm, tak? Możemy uciec i, i do innego świata, i możemy sobie gospodarować ten czas wolny w wirtualnej przestrzeni. Albo podbijając inne światy, albo tworząc te światy. Tak, simsy mniej więcej pozwalają na tworzyć świat i życie alternatywne, to, jakie byśmy chcieli, żeby ono było. I to jest równie atrakcyjne dla każdej płci. To, czego się też nauczyłem, co mogłem zaobserwować, opiekując się tą społecznością przez, przez pierwszy mniej więcej rok mojej pracy w Electronic Arts Polska, to fakt, że ten podział na nie był taki tak, tak, tak znacząco przeważający wobec dziewczynek, jak mi jak, jak mogło się początkowo wydawać. I to sobie realizowałem przez, przez rok razem z Lidzią Zalewską, I, i, i bardzo przyjemnie mi się pracowało, ale pragnąłem czegoś więcej, więc angażowałem się we, we wsparcie innych osób w ramach Electronic Arts przy produkcjach typu Battlefield, Dragon Age. I też dla samych Simsów wykorzystywałem to, że miałem już pewne znajomości dziennikarskie. One wynikały z tego, że jak pisałem o Krach, to oczywiście pojawiałem się na przeróżnych konferencjach i tam poznawałem też osoby z innych portali. I to pozwoliło mi niejako sprawować funkcję PR menadżera czy Communications menadżera, mimo że faktycznie w stopce takiego podpisu nie miałem. A firma sama się zorientowała, że po odejściu Tomka Tinca wiele, wiele lat wcześniej z firmy, takiej funkcji czy takiej osoby sprawującej taką, taką funkcję zabrakowało w firmie. I, i mogłem w, tę, w te buty wejść, potomkowe, które zresztą było określane cesarzem PR-u i, i były to duże buty do wypełnienia. No ale... dzisiaj w końcu Global, Global, nie PR, tylko Global marketing, tak? Dyrektor, e, że Tak jest, tak jest, w Techlandzie. W Techlandzie. E, po e, chyba blisko dekadzie e, piastowania też dyrektorskiego stanowiska związanego z marketingiem w CD Projekcie. E, więc Tomek absolutnie e, i błyszczy wiedzą i, i taką determinacją do tego, żeby to do, 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 no, doprowadzać projekty do końca. I to zresztą widziałem w archiwalnych w archiwach, w przepastnych archiwach, wspólnego z dysku w Electronic Arts liczbę projektów, a właściwie można powiedzieć, że ilość, bo była ich niezliczona masa tego, co Tomek robił. No i ja przez kolejne trzy lata już starałem się tę rolę godnie reprezentować i reprezentować godnie Electronic Arts głównie na rynku polskim, ale też na pozostałych zdaje się, że 12 bądź 13 rynkach, dlatego że Electronic Arts Polska było i jest do tej pory swoistym hubem, który ma pod sobą inne ościenne kraje, takie obważane wokół Polski oczywiście, poza Niemcami, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina w jakimś aspekcie również też, co zaskakujące, południe Europy, więc Grecja, Chorwacja, był tam też Gibraltar, Malta. I teraz mniej więcej w 2019 roku doszła do tego Rosja, co zaskakujące, mimo że była większym rynkiem, to po, po zmianach wewnętrznych w elektronikarce Rosja też padła pod batutę polskiego oddziału. No ja sobie to robiłem na przestrzeni wszystkich tytułów, więc to jest tak zabawne, nawiązuję też do tego z moją, z, moją, z moją narzeczoną, że nie za bardzo pamiętam rzeczy, które się działy, na przykład jakieś nasze wyjazdy, czy niektóre rozmowy w tym okresie, a to był czas, kiedy się też poznawaliśmy, kiedy ja pracowałem w Electronic Arts, ponieważ moja głowa była wtedy, nie mogę powiedzieć, że zaśmiecona, ale na pewno zapełniona wszelkimi możliwymi datami związanymi z każdym tytułem, który w danym roku wychodził, więc znałem wszystkie możliwe daty reveal, kolejnych bitów marketingowych, kolejnych wyjazdów, na które należy wysłać dziennikarzy i twórców internetowych i masą innych, istotnych z perspektywy osoby pracującej w firmie rzeczy, ale mniej istotnych z perspektywy prywatnej. I tak, żeby za dużo o sobie nie gadać i przez te historie nie przechodzić, to jest tak, że po Electronic Arts pojawił się Techland i w Techlandzie pracowałem jako International PR Manager, więc już się realizowałem całkowicie w roli komunikacyjnej, a nie społecznościowej. I tam miałem przyjemność pracować nad trzema markami, Dying Light 2, Dying Light Blood i Pure Farming 2018. Znowu dość przekrojowe doświadczenie, ponieważ każdy z tych tytułów wpadał w zupełnie inną kategorię. Pure Farming próbował stanąć w szranki z Farming Simulatorem, co oczywiście jest wyzwaniem wręcz samobójczym, biorąc pod uwagę to, że, że w przypadku Farmingu pure Farming Simulator stworzył ten, ten gatunek, tę przestrzeń grową i Pure Farming faktycznie miał, miał, miał trudną walkę i nierówną. Miłożko muszę, muszę cię powstrzymać, tak. bo ja zapomniałem. Ja wszystkich Państwa bardzo przepraszam. Ja zapomniałem, kogo zaprosiłem w ogóle na, 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 na podcasta, ja zapomniałem, jak, jak, jak może słodko i, i, i dźwięcznie, i miło dla ucha opowiadać, nawijać watę. I nawet nie rozkminisz, w którym momencie leży sobie na łóżeczku, i czekasz aż miłość sprzeda kolejną historię. Także bardzo interesujący, mega interesujący już, naprawdę. Ale ostatnie daję ci trzy zdania do Dobra. momentu, w którym Dobra. jesteś dzisiaj. Dobrze, bo, dobrze, nie, dobrze, To polecimy szybko. Tak, polecimy tak, szybko, tak. polecimy bardziej nazwami firm, a nie tego, co w nich robiłem. Był rzeczony Techland, był kiolog, Horyzont Branży, firma. Realizująca usługi dla branży, więc całk całkowicie nowa perspektywa, tam również komunikacja. I po kiloku był Galaktus, i w Galaktusie też zupełnie nowe wezwania, ukierunkowanie bardziej bizdewowe, też komunikacja, ponieważ rzeczy różne różniste realizowaliśmy dla klientów, ale też butikowe działki QA zrealizowaliśmy i po Galactusie był Epic Games, czyli niejako powrót bezpośrednio do koru branży i tam zajmowałem się marketingiem, komunikacją i społecznością w 90 lubię mówić 97% Fortnite'a. 1% to były Fall Guysy, 1% Rocket League, 1% EGS, czyli Epic Games Store i z różnych przyczyn prywatnych i tym podobnych, ponieważ Epic Games to była praca w Berlinie, musiałem wrócić do Polski, wróciłem do Polski i natarła się również okazja, żeby zrealizować... Nie musiałeś, tylko chciałeś. I musiałem i chciałem oczywiście do, do wspaniałego nadwiślańskiego kraju wrócić i z powrotem móc się cieszyć pociągami wracającymi do ciepłego kraju, no nie mm -hmm. tak ciepłego w ej, ostatnim ej. okresie szczególnie. No, przez ostatnie 4 lata chyba nie do końca <laughs> ciepłe, ale okej. Okay. Ale, ale tak, wróciłem, bo chciałem. No ale zrealizowałem marzenie pracy w AMD. Jestem w AMD, jestem absolutnie szczęśliwy z roli, którą realizuję teraz, a, a jest to rola, która dedykowana jest procesorom. Naszy, ponieważ robimy i karty graficzne i procesory. Natomiast ja zajmuję się wyłącznie procesorami w kontekście relacji deweloperskich, czyli rozmową z deweloperami, wsparciem ich z perspektywy sprzętowej, software'owej, inżynieryjnej, ponieważ mamy wspaniałych inżynierów, których możemy, z których możemy skorzystać z ich czasu i wiedzy do tego, żeby na przykład deweloperów wesprzeć w optymalizacji gier. I też między innymi odpowiadam u nas za przygotowanie sprzętów tak zwanych seedingowych, czyli takich samplowych sprzętów, które otrzymują deweloperzy w całej Europie, ponieważ ja zajmuję się całą Europą, jestem lidem odpowiadającym za te wysiłki procesorowe, więc jest to tyle satysfakcjonujące, że mogę w sposób wymierny, deweloperom faktycznie pomóc, ponieważ otrzymują sprzęt, który przyda im się do realizacji gier, do ich developmentu, ale też oczywiście optymalizacji dla konsumenta końcowego, który na przykład nasz procesor posiada w swoim sprzęcie. Dobrze. Dziękuję bardzo Miłoszu. To było I bardzo teraz... krótkie 78 minut rozmowy o życiu Miosza. Także jakby ktoś chciał przedłużoną wersję, to, to potem... Yy... Damy Extended Universe po prostu. No, po prostu zapraszamy na insta Miłosza i on tam zrobi no, rolkę zrobi bardzo, bardzo interesującą. E, witamy Łukasza N. w komentarzach. Tak, oczywiście, Miłosz to bardzo ciekawy, szalenie ciekawy temat. A co do Johnego, który pytał naszą amerykańską dietę, kto z nas zrobił lepszą masę na GDC. E, ja jadłem w sumie max po dwa posiłki dziennie, więc, więc w sumie nie wiem, czy tam masa się zrobiła. E, i, i, I jadłem jakieś tam dziwne rzeczy, ale, ale nie jakoś tak strasznie. A no i dobre, dobre tako jadłem. U, mnie, się zdarzało, mnie się zdarzało wyłącznie jeść śniadania, ponieważ byłem tak zapakowany spotkaniami od rana do wieczora, że czasami na obiad slash lunch czasu nie było. Kolacje oczywiście z partnerami się zdarzały, z partnerami biznesowymi, więc to była też szansa, żeby ewentualnie uzupełnić kalorie. Ale muszę przyznać, że takiej ilości mięsa, jaką zjadłem w ty, przez ten tydzień w Stanach Zjednoczonych, nie zjadłem dawno w swoim życiu. Między innymi jest taka knajpa brazylijska, tam gdzie często się na różne spotkania czy takie z, zbiorcze wypady firmowe można udać. Polega to na tym, że panowie chodzą z takim długim rożnem i skrajają kawałek mięsa i ma się taką karteczkę przed sobą, która, która daje im sygnał, że tak, jestem gotowy na następną porcję soczystego mięsa, bądź nie, proszę się wstrzymać. I co prawda jest tam na środku wyspa z barem sałatkowym, ale, ale człowiekowi się już nawet nie chce wstawać, bo ach, a nużą mi jego jakiś soczysty kawałek mięsa. Więc właściwie człowiek ładuje w siebie tylko i wyłącznie mięso przez powiedzmy, godzinę obecności w danej restauracji. No i właśnie, jak jesteśmy przy mięsie, Łukasz Tywaniak jak mówisz, się zgłosi po ciebie do procesor. także zapraszamy, mail będzie w opisie, a jak nie, to Miłosza łatwo namierzyć, także na spokojnie można uderzyć, on wszystkim rozdaje, nie przejmuj się. Tak jest, absolutnie. Ktokolwiek to ogląda tą audycję, dostaje procesor. Kurde, trzeba było to przedpromować, god damn. Ale tak, wróćmy do mięsa, jeśli z GDC, to na pewno dużo i soczyście i tłusto, bo jak wszystko, co w Stanach. Jak, powiedz mi, oceniasz GDC z perspektywy biznesowej? Czy to był dla ciebie event bardziej networkingowy dla samego networkingu? I w jakim on miejscu nas znajduje dzisiaj też w perspektywie rynku jako takiego? Mm -hmm. I daję ci dosłownie 60 sekund dla, dla Gryffindoru. Dobrze. Ja Ci mogę dać dwie perspektywy, szybkie. Pierwsza jest taka, że byłem na GDC już wcześniej, bo byłem w 2018 roku ale z zupełnie innej perspektywy oglądają to GDC wtedy, bo prezentowaliśmy grę z Techlandem Dying Like Bed Blood. I wtedy byliśmy na szauflorze, i właściwie byłem zaklęty do tego naszego bufa i nie mogłem się poza niego ruszać. Więc tamta perspektywa była ograniczona, miałem świadomość tego świata poza samym showflorem, czyli masą spotkań po hotelach, które są porozbijane dookoła Moscą Center, w którym GDC się wydarza. I w tym roku mogłem zobaczyć właśnie tę drugą perspektywę i dopiero w pełni docenić, czym GDC jest i co może sobie, sobą zaoferować. Mianowicie właśnie masa spotkań, głównie w hotelach. Równie dobrze można na GDC przyjechać, nie wchodząc na samo GDC, nie no. mając badża, ale po prostu umawiając spotkania dookoła. I faktycznie tak. Wyda tak wydarzało się to w tym roku z mojej perspektywy. Głównie operowałem z Mariotu, który jest najbliżej Moscon Center i który jest największy i tam właśnie najwięcej ludzi na takie spotkania się pojawia. Ale jest też kilka innych wokół Four Seasons, Intercontinental i tam również ludzie traktują, Dobrze, swoje, brzegu, pokoje. Miło. Dobrze ludzie traktują swoje pokoje jako miejsca spotkań. A natomiast na show floorze byłem przez zawrotne... 60 sekund, które mi dałeś na wypowiedź, trwało równie dłużej niż to, które, które teraz się dzieje. I właściwie po to, żeby odebrać swojego badża jako souvenir tego, że byłem na GDC. Dobrze, a co najciekawszego, co, co, co zauważyłeś na, na GDC? Przykuło twój wzrok albo zainteresowały ogólnie jako zjawisko. W ramach tego przedłużonego, tych, w ramach tych przedłużonych 60 sekund, które spędziłem na samym show oczywiście ogromna obecność Epic Games, głównie z Unrealem, potwierdza niejako prymat tego silnika na w przestrzeni całej branży i oczywiście to, co dostrzega myślę już wielu też samych graczy, że coraz więcej gier na, na tym, że silniku powstaje, na tym softwarze powstaje. Zaskakująca wciąż duża obecność tak zwanego Web 3.0 czy Absolutnie. Web 3. Absolutnie, w każdym miejscu, w każdym, na każdym rogu. Dokładnie, z tym, że, z tym, że to oczywiście jest dalej chyba w kontekście blockchainowo-NFT-owym i tym podobnym, co jest, co jest dla mnie wciąż zaskakujące, że jeszcze jest taka możliwość, żeby, żeby na ten temat Jak, jak ja usłyszałem, z że jak ja zobaczyłem jakieś reklamówki i ktoś się zaczął o tym wypowiadać na jakimś spotkaniu, ja myślałem, że oni żartują, że czy to nie jest zmarłe jako zjawisko? Okazuje się, że nie, absolutnie tak dużo przestrzeń Web3, czy jakiekolwiek warianty NFT-backed gaming pokrywały, tak dużo powierzchni zajmowały, że ciężko było tego nie zauważyć. I powiem szczerze, gdybym nie wiedział, czy gdyby, gdybym nie miał te, te, tego jednak poczucia, że, że, że to nie zadziała, to może bym usiadł i się gdzieś tam mocniej stanowił i, i, i wgryzł w temat. I, i, I momentami nie wiem, czy to jest tylko kwestia. Gdzieś to budżetów nadprogramowych, które po prostu w Stanach są generowane, bo to Ameryka, więc trzeba je wydać na eventy, więcej wydajemy i, i forsujemy. Rozwiązanie, które faktycznie jest póki co, nie istnieje jako, jako rozwiązanie dla klienta końcowego, i tym bardziej praktycznie rzecz biorąc, nie istnieje jako, jako część rynku, tak, przemysłu jako takiego, bo to nie wydaje się, jakby był nadal. Nie wiem, 10, 50, 100 firm globalnie, które generuje tyle i tyle produktów rocznie i tyle i tyle zysku, tak? To wszystko są e, póki co e, gdzieś tam <grywki> bajki marzenia. i marzenia. I jak tak się przekazałem, toś sobie, w takim fantastycznym krajem jest Ameryka, że e, na całym świecie gracze teoretycznie wiedzą, że Web3 is dead albo że nie będzie z, tego, z tej mąki chleba czy z tego pieca, a jednocześnie połowa eventu, który jest jednym z najzroższych w ogóle na świecie, jeśli chodzi o, o wystawianie się i gdzieś tą parę metrów to kosztuje kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów, to Amerykanie, Amerykanie fundusze, ciężko mi je określić, tak? bo, bo faktycznie jest to mieszanka bardzo, bardzo mizerydowa. Mm. Nie, nie, nie wiem, czy to jest kwestia, że jest za dużo pieniędzy w Stanach, więc forsujemy tematy, które są. których nie ma, ale, ale możemy w nie forsować pieniądze? Yy, czy w którą stronę to ma iść? Bo nie zauważyłem z tej sytuacji, które były. Jakby rozwaliło mi czaszkę, bo to Web3 i pokazało mi przyszłość gamingu. Ja mam taką teorię, że to jest kwestia rozpędu. I zbudowanej pewnej bazy finansowej, która gdzieś musiała znaleźć swoje ujście. Najlepszym miejscem do tego, może jednym z najlepszych miejsc do tego jest m.in. GDC, więc te pieniądze jeszcze zostały wydane w tym roku. Przypuszczam, że ta technologia ma, że cały blockchain i, i przyłączony do niego NFT ma pewną swoją przyszłość, tylko ona będzie musiała się odnaleźć na nowo ponieważ to jest to jest kwestia takich fal przechodzących przez w ogóle przestrzeń nowych technologii. Tak? Kiedyś był sam blockchain, wystarczyło mieć blockchain wstawiony w swoim w swoim formacie, w swoim formularzu do inwestorów, w tak? swoim pitch do inwestorów, i to wystarczało. Później przeszliśmy płynnie w NFT i to NFT miało, czyli było rezurekcją niejako blockchainu, próbą obudzenia ponownie ekscytacji tą technologią. Później weszliśmy w Metaversum, które do siebie zassało też elementy blockchainu i NFT i ono też musiało się wszędzie pojawiać. A teraz oczywiście mamy kolejne otwarcie, jakim jest AI. Które jednak ma większe, więcej praktycznego sensu? Zresztą sam z niego korzystałeś, żeby napisać e, otwarcie do swojego tak. tekstu podsumowującego GDC. E, Nie i... dało się przyczepić do żadnego słowa, ale też rozumiem, że język angielski jest mocno plastyczny, więc. Oczywiście te technologie, znaczy technologie blockchainowe są powiedzmy agnostyczne, jeśli chodzi o język. Natomiast kwestie takie jak sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja zagraża głównie krajom anglosaskim, więc jeśli powstanie terminator, to najpierw dojdzie do eksterminacji ludzi natywnie mówiących językiem angielskim, bo jest duża szansa, że sztuczna inteligencja nie podrobi języka polskiego, chińskiego, może chiński już łatwiej, bo to jest jednak duży, Rynek, i, i trzeba optymalizować sztuczną inteligencję na jego potrzebę. Ale przypuszczam, że bylibyśmy w stanie tego T800 podającego się za człowieka bardzo szybko rozpoznać, jeśli by próbował gdzieś na rynku w Białymstoku bądź w Warszawie znaleźć. Mateusza Szukajta, no teraz, który będzie. teraz też trochę oboru, więcej, tak. mamy broni, tak naprawdę, śmiechem żartem. Jak sobie to porównać mm. do lat 80., to, to wbrew wszystkiemu jesteśmy dużo bardziej zmilitaryzowanym społeczeństwem niż, niż żeśmy byli. Czy w 80., czy 90. -tych? Przez ostatnie 20 lat e, no, sprawdźmy zegarek e, niekończących się konfliktów zbrojnych mm. e, świata zachodniego z e, kimkolwiek. E, Okazuje się, że. Myślę, że terminator z dwójki byłby dla nas zagrożeniem, ale ten z jedynki absolutnie absolutnie nie. Widząc, czym operują oddziały wojskowe obecne, czy nawet jednostki specjalne, to, to, to myślę, myślę, że nie miałby szans. także. Ale dobrze, dziękuję Ci za to, i ja jak najbardziej. Ja się też zainteresowałem. Narzędzie, którego jeszcze nie przetestowałem, czy jakby nie odpaliłem sobie, ale ja, haha, ha? ja, ha, ha, czyli tworzenie gier bez zdolności do To jest już kolejny z, z narzędzi, mhm. i myślę, że, że też na tym się gdzieś ten trend zrobił, bo jakieś jeszcze kolejne dwa założyłem. I to też w perspektywie Fortnite, otwierającego się na, na kreowanie własnych światów. Zastanawiam się, czy, czy to nie jest gdzieś tam jakimś trendem na, na, na przyszłość czy, czy wydarzenie, które może się robić, gdzie ta kreatywność, która zawsze była zarezerwowana dla moderów PC-towych, którzy jednocześnie faktycznie byli poruszali trochę branżę do przodu. Bo swoją kreatywnością i jakby pędem do, do, do osiągania czegoś nowego e, potrafili motywować deweloperów do tego, żeby dawali im graczom jeszcze więcej. E, zastanawiam się, gdzie, gdzie możemy się znaleźć za 2-3 lata, kiedy ta teraz budująca się trochę mm, kreatywna swoboda e, tworzenia gier, które na są skomplikowane, ale podobno nigdy nie były tak proste w konstruowaniu do, do pewnego oczywiście poziomu e, i w tworzeniu, no bo można sporo z tego procesu gdzieś tam przerzucić, ściągnąć, z, 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 już pomijając, że AI może kawałki tego robić, e, to zastanawiam się, gdzie będziemy tak właśnie kreatywnie w perspektywie gier, a może nie tylko gier, za 2-3 za, za, za lata i, i może to jest rok e, e, takiego testu dla ludzkiej kreatywności. A jednocześnie y, sprawdzenia, no, w którą stronę zmierzamy. Czy znaczy, nie jesteśmy przy końcu pomysłów, czy może wręcz odwrotnie, może jesteśmy na samym początku wspaniałego cyklu, w którym się jeszcze bardziej... Dwie perspektywy, bardziej... które mi się wydają adekwatne do, do tak zadanego pytania i w pewnym aspekcie postawionej tezy. Pierwsza rzecz: AI jest tak naprawdę wciąż ML-em, czyli Machine Learning. Nie jest to tak naprawdę sztuczna inteligencja. Tak, kwestia w sensie podobno pół roku, tak, że, że, że będzie samoświadomo. tak. Ale na razie, jeśli mówimy tak, o tak, obecnym stanie tak. rzeczy, to musimy przyjąć, że jednak jest to bazowanie, bazowanie właśnie na bazie, która została przedstawiona tejże, tejże sztucznej inteligencji, tym mechanizmom uczenia. I z tego wychodzą pewne elementy, ale one są dość odtwórcze. To znaczy, w ramach mojego rozumienia, jak działa ChatGPT i Meet Journey i parę innych tych słynnych. Programów, z których ludzie korzystają do tworzenia grafik i tym podobnych, to jest wciąż znaczące odtwórstwo i bardzo często wykorzystywanie materiału źródłowego, ale na przykład z innym oteksturowaniem albo innym pozycjonowaniem postaci e, czy obiektów. Więc e, tutaj podejrzewam, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu. W aspekcie tego, jak to będzie wpływało na kreatywność ludzką i na ich pracę, i na przykład na tworzenie tego, co nas głównie interesuje, czyli gier wideo. Podejrzewam, że przez znakomitą większość twórców dużych studiów, jeśli na przykład patrzymy na te rodzime, to Techland, CD Projekt, Flying Wild Hawk i mniejsze studia, które tworzą gry w Polsce, myślę, że oni mogą korzystać z, ze sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia procesu produkcyjnego, na przykład wygenerowania... Kilku wariantów ki artu znaczy może nie key artu po prostu Artu czy koncept Artu do tytułu, tak, żeby zweryfikować sobie na, na szybko, który kierunek jest właściwy, ale już faktyczne jego zrealizowanie i stworzenie całej, całego szeregu dodatkowych koncept Artów, na, na bazie których na przykład modelarzy czy level designerzy będą pracowali, będzie już dedykowane samym artystom. Po to, żeby faktycznie zachować w tym. Tę oryginalność, która wynika z procesu twórczego i mechanizmów zachodzących w ludzkim mózgu, który jest dużo bardziej elastyczny, wciąż, jeszcze, na szczęście, w tworzeniu dość abstrakcyjnych konceptów i w ich budowaniu. I to jest jeden kierunek, ale oczywiście powstanie setki, jeśli nie tysiące gier i będzie, będą one zasilały Steam'a i inne platformy wydawnicze, które zostaną prawie całkowicie wygenerowane przez AI bez specjalnie dużej... I ingerencji w kod, czy w samą, w samą grafikę przez osobę, która je tworzy. Tylko będą po prostu wykorzystywali którąś z tych, e, z tych platform. E, I też nie jest to rzeczą złą, ponieważ e, tak jak mamy ekspertów od SEO, czyli też od pewnego machine learningu, i to, jak zoptymalizować dane wejściowe, tak, do swojej strony internetowej, tak, żeby nasza strona się dobrze spozycjonowała, równie elastycznie i, i, i z dużą zdolność trzeba mieć do tego, żeby wpisać odpowiednią rzecz do, e, do okna dialogowego z GPT, czy z Midjourney, czy z jeszcze inną platformą, aby ona wygenerowała nam to, czego oczekujemy. Więc w tym aspekcie wciąż pozostaje kreatywność, czy czynnik ludzki, który musi o te, 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 te dane wsadowe wprowadzić. Sama z siebie sztuczna inteligencja nie podejmie rozbudowanego tematu. Tak? Jeśli rzucimy stwórz grę o zombie z parkurem, Myślę, że nie wygenerowałaby Dunkleite. Mhm. Mm no, może pokręcony PUBG z wskakiwaniem na budynki. <laughs> w ograniczonej formie. Ale okej, okay, dobrze. A powiedz mi, jak w ogóle czujesz, czułeś atmosferę biznesową na, na miejscu, na GDC? Bo ja powiem szczerze, byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że. Być trochę bardziej kolejna konferencja, a, a momentami mi się wydaje, że jak przez tyle lat jeździłem na Gamescom e, i odpuszczałem sobie GDC ze względu na IEM. E, sorry, całe esl i, i wszyscy, którzy byliście przy EM-ie, e, Dzisiaj widzę, że to przez wiele lat był mój wielki błąd, że jeździłem na IEM. Bo, e, bo jeździłem na event, który, który biznesowo. No wówczas nie było wiadomo, czy ma perspektywy rozwojowe. Dzisiaj, w momencie jakiejś tam lekkiej stagnacji, nazwijmy to esportu, wręcz, wręcz jest oczywistym, że, że nie ma takich perspektyw i właśnie nie wiadomo, co będzie dalej z esportem. Bo, bo największym newsem esportowym ostatnich, nie wiem, czterech lat jest to, że będzie ContraStrike dwójka, ehm, więc, więc, jakby to tylko pokazuje stan tego. Więc ja sam sobie nie mogę wybaczyć tego, że, że wcześniej nie byłem na GC. Bo robienie biznesu na takim jemie, czy załóżmy nawet gamescom Gamescomie, jest dużo trudniejszy niż na GDC, gdzie są wszyscy najważniejsi, ze wszystkimi można pogadać. I wszyscy to są faktycznie, żeby zrobić biznes po coś konkretnie są, a nie po to, żeby przejechać się na event, bo szef ukazał, bo, bo, bo to duży event w Europie, nie? Co tego też pokazuje trochę absurdalność w skali biznesu, tak? Czyli że dobre deale to się robi na dosłownie dwóch eventach, trzech eventach w roku, tak, bo jedne jakoś konferencje, jedne targi w Chinach czy w Tokio i jeden event w Stanach albo jedno na pach się dogadujesz, a drugie na GDC i to wszystko, tak, si się okazuje, że jesteśmy e, bardzo, bardzo e, no niespolaryzowanym, ale, ale jedno, e, jedno jedno, jedno Kierunkowym trochę biznesem, czy takim piramidualnym, tak to nazwijmy. Niejako odpowiedziałeś sobie sam na, na, na pytanie, mówiąc, że GTC i osoby tam się pojawiające są bardziej nastawione na realizację biznesu niż sam fakt odbycia spotkania. I myślę, że działa na to kilka czynników, po prostu sam fakt skali tego eventu i tego, jak dużą liczbę podmiotów on sobie gromadzi. To jest rzecz numer jeden. Dwa, że dzieje się na początku roku, co też pozwala ewentualnie w perspektywie planowania cyklu wydawniczego, nawet tego bliskiego, czyli w danym roku kalendarzowym, jeszcze porozumieć się z kimś, z wydawcą, z agencją, z partnerem technologicznym, jak podjąć dany temat. Sprawa numer trzy, oczywiście działa magia też, tego, że ten event jest od. Prawie 30 lat chyba, i on, on, on budował swoją renomę jako miejsce biznesowe na przestrzeni tych, tych wielu, wielu lat. I, I to jest absurdalne w kontekście właśnie robienia biznesu, że w niektórych przypadkach łatwiej, na przykład mnie, albo innym osobom z innych krajów, jest pojechać do kraju oddalonego o 6,5... Znaczy kraju, do miejscowości oddalonej 6,5 tysiąca kilometrów od na przykład Warszawy i tam porozmawiać ze studiem bądź z podmiotem, który też jest w Warszawie, tak jak ja na przykład, ale porozmawiać tam i tam tak naprawdę dogadujemy szczegóły naszej relacji biznesowej, aniżeli zrobić to w Warszawie, ponieważ tam jednak mindset jest taki, żeby ten, ten biznes zrealizować i, i się dogadać. Więc jest taki pierwiastek, którego, który jest nienamacalny i którego pewnie nie, nie dookreślisz, tak, skąd to się bierze. A kontekst taki, że jest inaczej niż na Gamescomie, no Gamescom jest traktowany głównie jako B2C, to B2B jest dodatkiem, i to takim dodatkiem, który też się przekształca w to, że bardziej jest kwestią prezentacji siebie, a nieżeli rozmawiania o korowym biznesie. Tak? Żeby dogadać już szczegóły takie, które mają się przenieść na konkretną relację biznesową. No i dużo też hardwareu jest wbrew pozorom, tak? Na GamesCom'ie. Tak, dobra. E, więc, więc to jakby inna kwestia. Dobrze, moszku w ogóle 7 minut ten całe zostało, także musimy się umówić na jakąś dogrywkę. E, Powiedz mi. Yy, ojej, za dużo pytań, w <grystanie> Najbardziej kontrowersyjną tezę o branży unigrowej, jaką słyszałeś w przeciągu ostatniego miesiąca? Chyba nie słyszałem takiej kontrowersyjnej, która musiałaby wywrzeć na mnie takie wrażenie, żeby ją zapamiętał, więc szczęśliwie e, negatywnej nie słyszałem. E, na pewno. E, to właśnie stwierdzenie, że AI jest zagrożeniem dla stylów, ona nie jest kontrowersyjna, ale ona prowokuje cały czas do myślenia i do zastanowienia się, czy pewne firmy, większe bądź mniejsze, nie będą skłonne do tego, żeby zacząć eksperymentować kosztem ludzi, których mają w zespole. Mam tutaj na myśli to, że na przykład ktoś wymyśli OK, ja to mogę wszystko zoffsetować do AI, w sensie cały proces tworzenia koncept, artów, nawet level, przynajmniej rozpisania level designu, czy opisów, postaci i tym podobnych, więc ja mogę się tych ludzi pozbyć z firmy. I, i, I faktycznie zrzuci to wszystko na sztucz, sztuczną inteligencję. Więc myślę, że jeśli. Nie jest to kontrowersyjna opinia, jest to coś, co ja dostrzegam jako zagrożenie, że ktoś może pójść tą drogą, i ta droga może być zgubna dla niego, niej, osoby prowadzącej tę działalność. Mhm. No i oczywiście nieprzyjemna dla ludzi, którzy będą dotknięci tak, taką redukcją i zastąpieniem przez, przez maszynę. I mam nadzieję, że to się nie ziści w takiej formie, w jaki podejrzewam, że może się ziścić. Dobrze. Dziękuję Ci również za to bardzo. A powiedz mi, jeszcze w takim razie, już tak z Twojej perspektywy, yy... czekaj, bo najpierw muszę te głupie pytanie odrzucić. <grym> Ale z... jednak, ja, ja też jestem, jestem gotowy na głupie pytania. Czy AMD kiedykolwiek przygoni Intela? Nie mogę o tym mówić, oczywiście, z różnych przyczyn, mhm. ale, tak, powie ale, ale, ale myślę, że odpowiem dyplomatycznie i, i z wiarą taką, która wynika z tego, że sam jestem i, i graczem, i, i konsumentem. Myślę, że dobrze by było, żeby firmy się nawzajem mm, mm, dość regularnie wymijały. I, i walczyły o to, żeby, żeby wieść w tym, ale żadna, żeby wyraźnie nie odskoczyła, ponieważ konkurencja na rynku jest zdrowa, ponieważ popycha do innowacji, pozwala też być bardziej konkurencyjnym dla samych konsumentów i konsumenci na tym finalnie wygrywają. Więc im, im bliżej firmy są e, między sobą AMD z Intelem i z Nvidia na przykład, a, albo Microsoft z Sony i z Nintendo w przestrzeni konsolowej, tym lepiej jest dla wszystkich, dla tych firm, mimo że oczywiście dla inwestorów one chciałyby pokazać wyłącznie e, pełną dominację rynkową i ja. też dla konsumentów. Dobrze, bardzo ładna odpowiedź. mówisz, jakbyś był pierowcem, nie wiem, kto się tak tego uszuł. <grym> tak a powiedz mi, o, bo to też ostatni parę razy pytałem, więc a spytaj mi ciebie, a co mi tam, kto jest najlepszym polskim publisherem na świecie? Polskim publisher czy developerem? To, publisherem czy deweloperem? Publisherem. Dewe gier. Deweloperem, deweloperem to tam wiesz, ale publisherem gier. Publisherem nie. Miałem ogólnie sporo rozmów właśnie o Publisherach na GDC też w perspektywie tego, co, co my robimy jako agencja, tak, bo to realnie się pokrywa z robotu Publishera, mm. Tylko trochę różna jest motywacja co do tego, jak intensywnie, jak bardzo intensywnie mm. swoje roboty dostarczać. I dużo różnych takich sygnałów słyszałem pod tytułem, że, że publisherom się nie chce i nie muszą się. Zastanawiają czasami, jak podejść do danej gry i tak dalej. tak No bo wiadomo, że jest jakiś tam disconnection często pomiędzy gdzieś tam grupami ludzi. Mm, ale wróćmy na dół do, sa, do samej Polski. Tak. Kto to jest, po kto się, jest twoim ulubionym polskim publisherem gier. to powiem ci, że nie mam ulubionego. To jest pierwsza rzecz. Nie, nie potrafię zidentyfikować się znam. Mhm. E, już kilka od razu nie przyszło na myśl, ale nie mam ulubionego. I nie uważam, że można zidentyfikować w sposób taki jednoznaczny najlepszego, ponieważ to jest podobnie, tak jak bardzo często sami deweloperzy, twórcy gier mówią o sobie i o swoich studiach, że jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia gra i to aplikuje się do wielu innych dziedzin twórczości. Myślę, że tak samo można powiedzieć o publisherach, że jesteś tak dobrym publisherem, jak dobrze zaopiekowałeś, zaopiekowałaś się swoją Ostatnią grą. I jak, jak traktujesz w ogóle cały przekroj swojego portfolio? Czy jest tak, że, że te gry e, wszystkie są traktowane na równi i starasz się im wszystkim zaoferować? Cały przekrój swoich usług i starasz się, żeby one odniosły sukces? Czy niektóre traktujesz po macoszemu, dlatego że chociażby wizualnie one nie prezentują się tak dobrze jak coś wygenerowane na Unrealu 5, co wręcz wypala oczy swoją ładnością? A co teraz grasz? Teraz obecnie bardzo często w World of Tanks, ze wszystkich rzeczy akurat to no, dość często, często ląduje u mnie na tapecie, z, z, ze znanym nam obojgu Mikołajem Pawłowskim sobie gramy wieczorami, jak na to jest czas i intensywnie czekam na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to Counter-Strike 2. Bardzo się nie mogę doczekać e, mhm. takiego e, już pełnego releasu, czy może dostępu do otwartej bety. Bardzo bym chciał już zagrać, ponieważ e, ogromnie doceniam możliwości silnika Source 2, bo grałem Half-Life Alex i uważam, że to jest e, coś fenomenalnego i uwielbiam Counter-Strike'a. No i czekam na Diablo, ponieważ to Diablo i ono zawsze e, robi swoje zamieszanie. Nawet jeśli jest e, źle odbierane przez graczy, tak jak trójka, to ono wciąż... Przykuło ludzi na miliardy, biliony, jakąkolwiek liczbę tutaj z jakąś drzwi no, stawić? Ja tak, się obawiam. No, powiedzmy, że obawiam, ale e, nie będzie, że się obawiam, że Diablo się sprzeda nad wyraz dobrze. W sensie tak, że ma szansę stać się absurdalnie dobrze sprzedającą się grą, która zrobi dziesiąt tam milionów złotych w ciągu roku albo, albo no dwóch to może nie jest takie osiągnięcie dla, dla Diablo ale pewnie myślę, roku że bezpiecznie możemy założyć, że w pierwszych dwóch Więcej pierwszych dwóch tygodniach sprzedaży to będzie miliard dolarów obrotu. To, są, to, to jest ta skala tytułu, która jest Call of Duty, którą jest GTA. Więc myślę, że to jest, to jest dokładnie ta sytuacja. Ta gra na pewno się sprzeda doskonale. Tym bardziej, że teraz balonuje od razu na wszystkich platformach i tak. na konsolach, i na PC-ach nie trzeba będzie czekać na port. Więc sukces finansowy na pewno ma zagwarantowany. I nie grałem w betę ale patrząc na to i na komentarze między innymi znajomych, wydaje się, że ona jest od razu też tak zaprojektowana. Kwestia tej optymalizacji, żeby na przykład ona na rynku chińskim pojawiała się w formie mobilnej, to znaczy na wszelkie platformy mobilne, handheldowe, pecety, ale też na telefony, bo jest tak dobrze zoptymalizowana, że waży ogromnie dużo, chyba 80 gigabajtów, to będzie działała dobrze na telefonach i tam myślę, że czas. też podbije rynek. Piękne, piękne czasy, nie o te gry 100-gigowe. Dobrze, już ja cię bardzo przepraszam, ale ja muszę lecieć już dalej, bo nam trzeba było zacząć o 10. Ja co Jeszcze chodzi człowiek po świecie sobie zapomina o jakichś takich oczywistości, że Miłość mówi dużo. Tak, mówi. że ja gadam, że ja gadam. Przepraszam, ale to tak ale, jest, no. że ja rzadko mam. Nie, znaczy to ja tak lubię pogadać. posłuchać, tylko sobie tak myślę, kurde, czy ludzie tam słuchający tego też są równie zainteresowani tym, co słyszą, czy nie. Napiszcie w komentarzach, czy. Że... Ale może słucha nas ktoś z JetLagiem. Chociaż nie, niech nie zasypia teraz. Teraz akurat by pewnie zasypię, to może nie. Wysyłałem... To może odpali wieczorem, kiedy powinien zasnąć. Wysyłałem maile post GDC do ludzi w. Poniedziałek nad ranem o tam trzeci, 4 i piątej i co któryś tam mail szybko mi odpisywał słowami: Hello, hello, jetlager, umówmy się na kolan na środę. No, więc, więc zjawisko powszechne, ale, ale tak, kiedy sobie było. O, jest, jest, Marta. Ja, ja jestem, Dobrze, Marta ja jest ja tak, tak to nie wybrzmiało. Jestem. Super zadowolony z tego, tak, jak to tak, kiedyś ja, wyglądało, ja, jaka, jaka była jego skala. Z perspektywy osobistej, jeśli chodzi o moją pracę, jestem też bardzo zadowolony, między innymi mogłem zacząć część mojego zespołu, który jest w Stanach Zjednoczonych, więc to była świetna okazja. I masę osób z Polski, których normalnie już od dawna na przykład nie widziałem, część osób nowych poznałem w ogóle też mieliśmy tę naszą imprezę więc też, też fajnie było Ciebie zobaczyć w całe tak, półtorej minuty za które się zaczęliśmy na GDC więc, no, e, więc to też pokazuje sobie, tempo, to ale to, nie to nie też sobie. pokazuje tempo które GDC sobą oferuje tak? to znaczy tych spotkań, wydarzeń, wszelkich różnych rzeczy jest tak dużo, że właśnie czasami półtora minutowe spotkanie musicie wystarczyć na, na tych targach Jeśli słuchają nas zawsze. Młodzi devi albo y, wanna be devi, to absolutnie. Y, this is the place to be, GDC. Y, więc jeśli się, kiedykolwiek prosicie o pracę w tej branży, to pracujcie w niej tak długo i intensywnie, y, żeby was na GDC wysłali. Tak? Bo to trochę cel sam w sobie y, i to wymiarkowało takiej fajnej energii y, życiowej i, 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 i widać, że, że cały biznes się tam się. Chęci do przodu. To do mnie końcówka, żeby Ci nie zabierać już więcej czasu, bo wspomnieliśmy o wszelkich spotkaniach, o show floorze i tak dalej i tym, co jest na GDC. Oczywiście nie można zapomnieć o esencji, czyli tym, że są tam te wykłady i wykłady tak. bardzo często wiążą się z ogłoszeniami nowych technologii, z prezentacją rewolucyjnych rozwiązań w tytułach, które już na przykład trafiły na rynek, z której to wiedzy mogą czerpać właśnie deweloperzy dopiero tworzący swoje tytuły, albo planujący stworzyć swoje tytuły, więc jeśli już mu rekomendujemy komuś pojechanie, to nie tylko w kontekście biznesowym, ta, ale między ta. innymi takim, żeby zdobyć tam wiedzę na, na tych przetargach. Czego i sobie, i wam życzymy. Przepraszam, że tak krótko, no ale znowuż, yy, musimy po prostu zrobić drugą część, dogrywkę, yy, wtedy drugą część swojego życia nam opowiesz w szczegółach, <gry> na co bardzo yy, wszyscy mam nadzieję czekamy. Dziękuję ci bardzo Miłoszu, było bardzo fajnie, a, a wszystkim oglądającym dziękujemy za wasz czas. I słyszymy Dziękuję. się jeszcze za tydzień będę miał dla was jednego gościa, więc, 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 więc przyzwyczajamy się do jakiejś tam regularności. Może będzie mniej gadał niż Miłosz, ale najgorsze też jest pijarowcem, więc o kurczę. No. Nie mogę, dwóch, źle to przemyślałem. Dwóch pijarówcy -so, pod rząd to nie jest to dobry motyw. Musisz mieć taką lampkę za sobą i odpalać, jak ktoś za długo mówi, żeby się świeciło, że jest sygnał Taka, Tak, i u ciebie otwiera się włas pod krzesłem i spadać. <skrym1> <suknational> Ruro do slime'u z MTV y y Rocks. Dobrze, dziękuję bardzo. Było bardzo fajnie. Słyszymy się, polecamy GDC. Do usłyszenia y i, i miłego reszty dnia.